Ameryka po polsku dzisiaj łączy się z Warszawą, z Aleksandrą Wołodźko, prezesem firmy Greenfields, firma pośrednicząca w zakupie nieruchomości. Widzę, że jesteś w domu, Olu, witaj. Witaj Karolino, jestem w domu, jak większość moich kolegów i koleżanek. No właśnie, jesteście zmuszeni, obojętnie tak naprawdę jaka branża, jesteście zmuszeni do kwarantanny. Powiedz, jakie są nastroje w Warszawie, jak wygląda sytuacja, czy rzeczywiście ulice są puste, tak jak pokazują nam tutaj za oceanem? Są puste, nastroje różne. Jesteśmy albo zdeterminowani, żeby było lepiej, albo sfrustrowani tym, że rzeczywiście na ulicach nie ma nikogo. Warszawiacy są bardzo zdyscyplinowani. Na najbardziej ruchliwych ulicach nie ma samochodów, na najbardziej ruchliwych przed koronawirusem oczywiście nie ma samochodów, co świadczy o tym, że rzeczywiście jesteśmy świadomi ryzyk, jesteśmy zdyscyplinowani, ale oczywiście nie wszyscy, bo okazuje się, że starsze pokolenie zdecydowanie bezrefleksyjnie traktuje te nawoływania naszych rządzących do pozostania w domu. Ci spacerują. Czyli można zobaczyć się na spacerach staruszków, rozumiem. Tak, zdecydowanie. Młodzież, w związku z tym, że szkoły są zamknięte, młodzież i dzieci siedzą w domach, zamknięte są place zabaw, boiska, niewskazane są zabawy na placach zabaw i na boiskach. Cała klasa pracująca, że tak powiem, opiekuje się dziećmi w domach, a staruszkowie spacerują. Szczęśliwi ci wydaje się, którzy już wcześniej swoje biznesy prowadzili online i od tego gdzieś tam zależały ich profity. Ty pracujesz na rynku nieruchomości od bardzo wielu już lat. Powiedz, w jaki sposób ta sytuacja z koronawirusem w Polsce oddziaływuje na właśnie waszą branżę? Wiesz, Karolino, musimy się nauczyć chyba tych narzędzi, bo praca zdalna to jest bardzo dobry pomysł, tak w ogóle dla ludzkości. I wydaje mi się, że zdecydowanie późno zaczęliśmy korzystać z tych narzędzi, jakim są telekonferencje, różne oprogramowania, które umożliwiają nam połączenie się bez względu na to, gdzie jesteśmy i w jakiej strefie czasu jesteśmy. Więc to jest przyszłość. Powinniśmy byli skorzystać z tych platform i z tych możliwości technologicznych już wcześniej, no ale jesteśmy zwierzętami stadnymi, lubimy kontakt z drugą osobą, a dzisiaj uczymy się tego, że to nie jest niezbędne. I my z perspektywy branży nieruchomości widzimy, że jest możliwe prowadzenie biznesu. To nie jest sprawa nadzwyczajnie trudna, a w ogóle nawet łatwa. Wydaje mi się, że nasza efektywność i praca w domu to jest kwestia przyzwyczajenia i zorganizowania się, tak po ludzku. A jeśli chodzi o zakupy mieszkań, jak już sytuacja na rynku będzie stabilniejsza, to wydaje mi się, że i klienci przekonają się do zakupu mieszkań poprzez platformę internetową, że ten kontakt bezpośredni z sprzedawcą również nie będzie niezbędny, tak jak było to dotychczas. Niemniej jednak sytuacja jest nadzwyczajna, to nie są standardowe okoliczności, w których prowadzi się transakcje i nasza branża w chwili obecnej, owszem, my robimy, dajemy z siebie wszystko, pracujemy tak jakby, może nie tak jakby nic się nie wydarzyło, ale staramy się gdzieś tam odsunąć ten temat i być w kontakcie z naszymi klientami. Tymczasem w grę wchodzi taki szerszy kontekst, a mianowicie globalny kryzys, narzędzia finansowe, czy klienci będą mieli się czym finansować, czy potrzebne im będą pieniądze, czy bardziej aktywo. Jakby to są takie dylematy, których dzisiaj nie rozstrzygniemy. Wydaje mi się, że to perspektywa kolejnych kilku miesięcy. Z całą pewnością. Powiedz mi jeszcze, ty jesteś też mamą dwójki dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym. Jak wygląda, my jesteśmy w podobnej sytuacji, ponieważ u nas również pozamykane są szkoły i przedszkola. Jeżeli chodzi o szkoły, to szkoły są doskonale przygotowane, wydaje się, do takiej sytuacji, bo dzieci logują się i mają normalnie zajęcia. Jeżeli chodzi o przedszkola, to oczywiście na tą edukację przedszkolną jest może mniejszy nacisk, dlatego dzieci dostały jakieś tam prace domowe do tego, żeby cokolwiek robić przez ten czas zamknięcia placówek. A jak wygląda to w Polsce? Czy dzieci, masz syna, który jest już w klasie
klasie podstawowej i córkę w przedszkolu w ostatniej klasie zerówkowej. Więc dzieci dostają zadania do zrealizowania, zarówno te zerówkowe, jak i te szkolne oczywiście. Ten program jest ambitny, zadania otrzymują codziennie. Ta praca jest do zrobienia w zasadzie systematycznie każdego dnia. Zarówno dzieci, jak i rodzice mogą być zajęci dzisiaj. I uważam, że to jest do pogodzenia. A powiedz mi jeszcze, jakie są perspektywy, bo oczywiście sytuacja dynamicznie się rozwija, jeżeli chodzi o zachorowania i też o to, co dzieje się w różnych krajach. Powiedz, jak wygląda sytuacja na tę chwilę w Polsce? Jakie są komunikaty, jak długo to jeszcze potrwa, jakie są przewidywania? To bardzo trudne, ponieważ my się oczywiście wszyscy konsultujemy. Każdy z nas ma osobę, która jest z różnej branży, więc wymieniamy nasze poglądy, wymieniamy stanowiska i dzielimy się informacjami, które pozyskujemy w ramach naszych struktur. Więc sytuacja nie wygląda najgorzej. Niemniej jednak nasza służba zdrowia nie jest przygotowana na przyjęcie większej ilości chorych, aniżeli minimum w kraju zachodnim rozwiniętym trochę bardziej niż Polska. Więc może być dramatycznie, jeżeli nie będziemy przestrzegać zakazów i nie będziemy się izolować dostatecznie, a dotyczy to głównie starszych ludzi, starsze osoby, które są w pierwszej grupie ryzyka. I my się tak naprawdę, my pracujący i dzieci, tak naprawdę izolujemy się od tej grupy zagrożonej, obciążonej, po to, żeby nie doprowadzić do katastrofy, czyli zatorów w szpitalach, mówiąc już drastycznie, w kostnicach, bo to jest chyba przypadek tych krajów, które się niestety nie uporały z zamknięciem obiektów użyteczności publicznej tak szybko jak Polska. Nastroje są średnie i mamy świadomość tego, że to jest sytuacja, wydaje mi się, z którą musimy się uporać na przestrzeni następnych kilku tygodni, jak nie miesięcy. I mamy tego świadomość, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie dużej ilości chorych. Nie takiej na pewno jak we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, absolutnie nie. Nie dźwigniemy tego po prostu, więc spójmy i siedzimy w domu. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja. Póki co dziękuję bardzo za połączenie. Stay safe, jak to mówią u nas. Pozdrowienie. I gościem Ameryki po polsku dzisiaj była Aleksandra Wołodźko z Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Karolino. Trzymajcie się zdrowo.